tvpodkarpacie.pl. Osława Zagórz nie zwalnia tempa w ligowych rozgrywkach. W meczu czwartej kolejki bezapelacyjna dominacja i pewne zwycięstwo nad ekipą Beniaminka Lotnika Ustjanowa. Zapraszamy do obejrzenia najciekawszych akcji drugiej połowy spotkania oraz do wysłuchania pomeczowych opinii. Puski od razu! Puski! Łukasz! Fejsza! Feja! Feja! Ej! Tak ty pokazujesz bez przerwy! Lewo! Kurwa! No! Zbiera! Daj mu! Ale zbiera! Brawo, Kowal! Brawo! Ładnie! Zbiera, paliłeś teraz! Panie Wieszku! Tu się tu idzie. Lewy nie pysznie. Ale... Nie! Brawo! Zbiera, puszczaj go tu! Puszczaj go! Będę wracał przy tobą. Kowalnie do tyłu. Hej, Kamil. Łuki, ty masz. Nie! Brawo! Ale koziołka mu ładnego pierdolnęło. To, co ja chyba usłyszał, że z klepki, a nie ze sznurówek. Słuchaj, tyle, co tu wam obiecę, to nikt wam nie. Wyjdźcie! Idzie! Nie bój się! Brawo, Emil! Brawo! Brawo! Brawo, Łysy! Yeah! Yeah! Oh, they were all.
mecz kontrolowaliśmy grę. Czasami brakowało cierpliwości w stworzeniu akcji, chcieliśmy koniec się już strzelać kolejne bramki, żeby mieć pewność w grze, ale to się mściło troszkę na nas. Następne kolejne bramki już dodawały pewności i wydaje mi się, że spokojnie przeszliśmy przez to spotkanie. Osława Zagórz jest chyba faworytem właśnie do awansu do klasy A. My jesteśmy młodą drużyną, brak doświadczenia, brak zgrania, uczymy się. Zawsze patrzymy na ten kolejny mecz, nie myślimy o tym całościowo, że awans trzeba zrobić już. Małymi krokami chcemy walczyć o to, co najważniejsze, a myślę, że najważniejszy mecz jeszcze przed nami w tej rundzie. TV Podkarpacie.pl